Mówiliśmy już w naszych wydarzeniach o wystawie fotografii zatytułowanej Kobiecym okiem. Ona już funkcjonuje i można ją oglądać w Realu w Bolesławieckim Muzeum Ceramiki. Wystawa prezentowana jest w Dziale Historii Miasta Bolesławieckiego Muzeum. Jest ona dostępna bezpłatnie i można ją zwiedzać każdego dnia poza poniedziałkiem. Od wtorku do soboty od godziny 10 do godziny 16, a w niedzielę o godzinę krócej, ponieważ zaczynamy później, od godziny 11 do godziny 16. Ekspozycja związana jest oczywiście z poniedziałkowym Dniem Kobiet. I właśnie 8 marca muzeum proponuje i paniom, i panom wydarzenia, które będą uzupełniać wystawę, ale odbywać się już będą w innej, niebezpośredniej formie. Jedną z nich będzie prezentacja sylwetki fotograficzki Zofii Rydet. Jest autorką takich cykli fotograficznych jak Mały Człowiek, opowieść o dzieciach, Czas przemijania, opowieść o starości, cyklu Świat uczuć i wyobraźni, to jest kolaż zdjęć i innych plastycznych elementów, ale jej największym dziełem był zapis socjologiczny, uwieczniony na kilku tysiącach zdjęć życie mieszkańców wsi z końca lat 70. i początku lat 90. W ramach Dnia Kobiet przygotowaliśmy również inne działania towarzyszące, które niestety z racji pandemii muszą się odbyć w sferze internetowej, także będą to działania online. Zapraszamy serdecznie na prezentację katalogu, który towarzyszy prezentowanej w muzeum wystawie. Na stronie internetowej będzie można również obejrzeć prezentację dotyczącą znanej fotograficzki Zofii Rydet oraz taki rodzaj kuratorskiego oprowadzania przygotowany przez Katarzynę Matoryn. Katarzyna Matoryn jest jedną z autorek wystawy i członkiem Stowarzyszenia Kamera. Jako przedsmak tego oprowadzania krótka jej wypowiedź dotycząca jednej z prezentowanych na wystawie jej prac. Pokazuje rodzaj symbolicznej drogi, ludzkiej drogi, gdzie spotykamy się, zawiązujemy jakieś znajomości, zacieśniamy więzi. Zapowiedziane wydarzenia, odbywające się online, dostępne będą dla chętnych na witrynie internetowej Muzeum Ceramiki i jej profilu na Facebooku.